Siema. W tym tutorialu, czy tam filmiku z instruktażowym, pokażę, w jaki sposób poradzić sobie z przeniesieniem perkusji napisanej napisanej w Addictive Drums 1.5 do S-Drummera. Jak dobrze się orientuję, nie ma wspólnej mapy perkusyjnej na te dwa programy, do tych dwóch programów. Znaczy, nie jest to chyba możliwe, żeby odzywały się te same rzeczy, które się wbiło w Addictive, żeby się odzywały w zamierze. W każdym razie pokażę teraz na sesji utworzonej w 2010 roku na Nuendo 2.1. W innym filmiku pokazywałem też, jak przenieść taką sesję z takiego starego Nuendo do nowego Cubase'a na przykład. Jest to prosty trik, no ale nieważne, teraz się skoncentrujmy na perkusji, prawda? Więc ważne jest, żeby wyeksportować z tej starej sesji ślad MIDI, czyli ścieżka MIDI, czyli żeby wszystkie, jeżeli są podzielone jeżeli ścieżka MIDI w sesji jest podzielona, to należy ją skleić w całość przy eksporcie. To jest też ważne. No i co ważne jest, żeby zrobić to, wyeksportować perkusję jako ścieżkę audio. Gdyż ja nie jestem w stanie odpalić, byłby to na pewno łatwiejszy sposób, żeby odpalić dwa samplery jednocześnie w programie DAW, czyli na przykład Addictive i S-Drummera, czy inne jakieś programy perkusyjne, prawda? Ale nie jest to możliwe, gdyż Addictive był wtedy, ta wersja była 32-bitowa, a program DAW, czyli Cubase, tutaj mamy 64-bitowego i on nie obsługuje po prostu tego samplera i nie da rady odpalić. W przypadku Nuendo jest to jakoś tam inaczej zrobione, nie wiem w jaki sposób, ale prawdopodobnie supportują też wtyczki 32-bitowe. Więc odpalam sesję, którą wcześniej otworzyłem. Ja już wcześniej to robiłem, przepisywałem tą perkusję, więc będę musiał tam wycofać kilka rzeczy i pozmieniać. Wracając do tego eksportu pliku audio, będzie to audio, ścieżka audio perkusyjna referencyjna, czyli warto powyłączać efekty, pogłosy, kompresory i tak dalej. Zrobić tak, żeby crash lewy był naprawdę mocno po lewej stronie, crash prawy mocno po prawej stronie, china i tak dalej w swoim miejscu i podgłośnić to wszystko tak, żeby to było słyszalne. Więc tak, pierwszą rzecz, którą muszę tu zrobić, bo to już jest akurat poprawiona przeze mnie ścieżka. To sobie tutaj skleję w całość i przeniosę na dół. Czy to jest MIDI? Tak. Więc mogę puścić coś tam. Sorry, bo się trochę obsrało, nie wiem czemu. Może jeszcze się nie załadowało dobrze. Wiadomo, że gitary nie są poprawne, przez są brudaskie, no to było 7 lat temu. Troszkę inaczej ręka chodziła. To jest już ładnie zrobione, wiadomo, że trzeba dynamikę w tym wszystkim, bo ja tej dynamiki tutaj nie robiłem, a różna jest dynamika w Addictive Drums i różna jest dynamika w S-Drummerze, więc temu też będę musiał poświęcić troszkę czasu. Więc wywalam stąd tą ścieżkę MIDI. Ja sobie ją tutaj wywalę, wyciszę ją też. Jest wyciszona.
No, sorry. Dobra, i teraz tak. Uważam, żeby była ścieżka zaznaczona, na którą importujemy rzeczy. Czyli ja muszę teraz zaimportować plik MIDI, czyli ten stary plik MIDI z Addictive'a. Import MIDI file. On się pyta teraz, czy chcę utworzyć nowy projekt w związku z importem nowego tracka. Ja oczywiście wypierz dalej. Otóż mi od razu pokazał, bo wcześniej to robiłem. Wskazuję mu. O, otworzył. No niestety. No to nic. Zaraz mu go pokażemy, że. Znaczy, który to był ten? Nie. Który to był w ogóle ten. A nie, ten był ten stary, czyli to jest ta nowa kopia. Więc może. O, shit. Ciężko mi troszkę tutaj robić, bo mam gładzika, nie mam myszki. Nie jest to tak precyzne, jak być powinno. Muszę trzeba trafić. No, oczywiście, kurwa, nie trafiłem. Ale to nic, teraz trafię. Te markery można usunąć, nie, one są niepotrzebne w tym miejscu teraz i w ogóle. To też niepotrzebne. Nasza progresja sobie tutaj zostaje stara. No i teraz upuścimy sobie to. No to muszę się odzywać, nie wiadomo co. Jak się pumpam, pumpam. No dobra, MIDI mam ściągnięte do poprawienia. I teraz potrzebne mi jest to audio referencyjne, czyli ta ścieżka perkusyjna z Addictive'a. Więc muszę dodać ścieżkę audio teraz, prawda? Dodaję ścieżkę audio, nazywam ją Addictive. No i na tą ścieżkę importuję audio file, czyli plik audio. I to będzie to. Perkusja do Second B. Otwórz. Nie, muszę pytać, czy nową wersję chcę. Tak, chcę nową wersję i tak dalej, i tak dalej. Muszę teraz to ustawić w dobrym miejscu. Sprawdzimy teraz, jak to jest. Okej, okay, czyli grano, nie? Wiadomo, że jest przejebany plik audio, ale to nie ma znaczenia, bo to jest tylko referencyjne. Troszkę to rozszerzymy i łatwiej operować sobie, a może nie będzie. I zaczynamy od znalezienia co, gdzie jest i tak dalej. Więc puszczam sobie ten plik audio. Może poprzestawiam sobie o tak. Czy wiadomo, że są hi-haty z przodu. Ważne jest też, żeby ta ścieżka cała, o, ja ją pokażę w całości, żeby była sklejona cała jedna w jedność. Dlatego, że jak będziemy przestawić różne rzeczy w różne miejsca, to będziemy zaznaczać na całym traku, bo wiadomo, że hi-hat w tym miejscu jest tym samym hi-hatem w tamtym miejscu, czyli żeby się nie stać później z przenoszeniem rzeczy tu, a później tam, czyli znajdziemy hi-hat, zaznaczamy hi-hat na całym traku i przenosimy go w miejsce, w którym powinien być. Czyli jak już słyszeliśmy, to troszkę zmniejszymy sobie. Krzak są zmniejszone, bo jest taki nieplastyczny, nie? A z dramera?
też podciągnę, bo troszkę głośniej było. Chodzisz do tej pracy nad tym. Okej, okay, i zaczynamy. Trzeba sobie to troszkę powiększyć. Jak słyszeliśmy, na wstępie są hi-haty. Czyli to będzie spoko, łatwe, bo wiadomo. No tu się odsuwają crashy, także to jest pomyłka. Zaznaczmy sobie to. Czyli to są hi-haty. I teraz te dwa niepotrzebnie są. No i te dwie pozycje, czyli to i to, to są hi-haty. Czyli na całym traku już. O, trochę tych hi-hatów jest. Zaznaczamy sobie wszystkie. I strzałką do góry przenosimy je na hi-haty. Otwarte hi-haty. No i teraz możemy sobie powiększyć z powrotem, czyli hi-hat już mamy te dwa, to jest fajna rzecz w całym numerze. Teraz sprawdzimy, jak to wygląda. No tak, jest. No to dalej idziemy sukcesywnie. Pierwszy pattern, no wiadomo, że są czwórkowe patterny u mnie. Czyli mogę sobie od razu zaznaczyć 4. 4 kloce. Poprosimy Addictive Audio. To możemy wyciszyć na razie. Lewy crash. Prawy crash. I mamy lewy, prawy crash już. I prawy crash z China. Czyli to będzie od razu MIDI nam pokazuje to na dole. Szukamy tych pozycji, czyli o, już widzimy. Czyli to będzie lewy crash, a to będzie prawy. O. A to będzie czajne. Czyli najpierw sobie przeniesiemy, ściągamy teraz całość, bo wiemy już, co jest czym. Czyli te dwie pozycje, to będzie crash lewy i crash prawy. I ciągniemy to do góry. 19, pamiętam, że jest... 18, 19, czyli to jest u mnie na 100%. Ta jest lewa, ta jest lewa. Czyli tu będą się odzywały te blachy, które powinny być. Tak przynajmniej się wydaje. Gitary wyłączę, bo one będą przeszkadzać teraz. Lewy. Prawy. I prawy tam strzelnie będzie tańczył. O, mi się odzywa jakiś boom zamiast... dobra, i to będzie chyba ten. Będzie czajna. Czyli to będzie czajna. Czyli wiem, że to jest czajna. Prawa. O, proszę, ile jest jej. Zaznaczamy wszystko. I rzucamy ją na czajna. Prawą. Ok, spoko, tylko że tam jeszcze jest na końcu, jak dobrze pamiętam, jest kocioł.
O, mi się ten kocioł nie odzywa, tylko werbal. No to szukamy. Gdzie to jest? To jest jeden z nich. Trzeba będzie go zespolić. Aha, tu są. Czyli to jest kocioł i tamten jeszcze jeden u góry pół kotłem. O. I tam jeszcze jest jeden u góry gdzieś. Lodziany jest teraz nigdzie. Dobra, to będzie na pewno kocioł. Jest troszkę więcej tych kotów. Tam jeszcze jest jakiś werbal, to powinien być tylko jeden werbal i reszta powinna być samymi kotłami. Czyli coś jest... To jest kocioł jeszcze. Okej. No i mamy następny kocioł. No i mamy. Dobra. Czyli mamy już znalezioną czajnę, kocioł, hi-hat, dwa krasza. Teraz patrzymy dalej, co tam się dzieje. Mamy ładne tomy. W każdym razie nie ma ich, nic mi nie wyszło. To jest dobrze. Wysoki tom. Wysoki pierwszy, drugi tom. Czyli to powinien być pierwszy, drugi tom. No to od razu szukam po całości. Czyli to będzie... Aha. Spoko. To będzie pierwszy tom. Jest. I tam był jeszcze poniżej tego krzyża. To jest drugi tom. To jest drugi tom. Cóż, mamy dwa tomy? Więcej. To jest drugi. Ok. Poprawnie, ok. No to idziemy dalej za ciosem.
Teraz szukamy następnych pozycji. To nas interesuje. Tu mamy Raid i Bell. Szast. Czyli na dole jest Bell, u góry jest Raid. Od razu szukamy po całości. Aha, czyli te dwie pozycje. Świetnie. Poprosimy i przesuwamy. Sorry. Akurat tutaj. Pa. To ono się coś innego odzywało. Czyli po kolei wszystkie tomy. Czy mamy tam tom? Coś tam się odzywa, nie tak. Tu? To są tomy, a nie werble. Są tomy, a nie werble. Od razu je wyłapujemy. Sorry. Cyk. Kik się jeszcze odzywa. To. Czy to jest niski? Niski tom. To? Co jest za chodziajstwo? Praktycznie nie. Jeszcze troszkę rzeczy do znalezienia zostało. Co to jest to? Hi-hat. A w rzeczywistości? Jeszcze raz. Raid, czyli to są rajdy, chyba crashe rajdowe. Tak. No ale ja nie chcę crashe rajdowych, to weźmy z nich zrobimy Bella. Albo... Tak. Nie. Sorry. Wolę zostać Bella. Ładnie. Co to jest to? A tu? Czy to jest right? To jest hi-hat, a nie splash. Zabieramy to stąd. A może zrobimy z tego
Nie, ma być tak jak było. Czyli szukamy hi-hata. Tak. Zostało nam tu jeszcze kilka rzeczy na do odnalezienia. Ogólnie już wszystko mamy. To. I ta jedna pozycja. Co to gra? Więc patrzmy tutaj. Jeszcze raz. Wyciszamy naszą perkusję i szukamy pałdy. Rozciągamy. To jest na kocioł następny. Widocznie miałem podzielone na prawą, lewą rękę. Ale to jest kocioł. Oczywiście, że tak. To jest kocioł, proszę Państwa. Więc wrzucam to na kocioł. O. Jeszcze ta jedna pozycja. Oto. Co to jest u licha? Co to chyba jest? Nie mam pojęcia. Bo to nie będzie. Tutaj będzie werbel. Nie, to nie werbel. To jest stopa. Stopa i hi-hat to jest. To jest hi-hat, proszę Państwa. Hi-hat, tak, to będzie hi-hat. No dobra. Zobaczę jeszcze ogólnie, jak to wszystko wygląda. Ale wydaje mi się, że wszystko już mamy. Ogarnęliśmy temat. No i tak to wygląda. Nie? Już skończone jest. Więc nie jest to aż taki straszny numer. Ma ogólnie, nie wiem, ile ma numer. Około 4 coś. 4 minuty i 2 sekundy. I co? I perkusja już jest poukładana, nie? Tam, gdzie trzeba, jest wszystko. To można wyrzucić już. Czyli remove. Sorry. Wiadomo, że trzeba będzie poprawić przede wszystkim teraz dynamika, nie? No ale to jest już troszkę inna. To się tam tylko. No dobra, działa to, nie? Wszystko jest ok. To jest
Trzeba mieć głośność, siłę uderzenia ustawić na nowo. W SDM zawsze ustawiam stopę na maksa, nie? Żeby napierdalała. Do samego góra, do 127. Werbal 119, chyba z tego 120, żeby nie strzelał. No i tyle. Zrobione. Także spokojnie jest to taki staż mozolny i straszny. Można to ogarnąć. Jest to sposób na to, żeby jakby odświeżyć sesję. Jeżeli ktoś ma taką sesję z rampowanymi gitarami, czy też chciałby je nagrać na nowo, a na perkusji nie chce mu się to napisać, no to w taki sposób może zrobić, nie? Jest to spoko sposób, nie? No i teraz mogę sobie nagrać na nowo gitary, basu nie trzeba. Poprawić tylko, nowe wtyczki pozakładać i może być dużo fajniejsze brzmienie mierzące niż to, które powiedzmy było 7 lat temu. No to tyle. Mam nadzieję, że to się przyda. Pozdrawiam, hej.